Witam Was, kochani, bardzo serdecznie z tej strony Neoprawda, w odcinku już, jak się nie mylę, 8. Ze słabych gier na słaby komputer, część 8, sezon 2. Jest to dzisiaj giereczka Crysis 1. W sumie tak po tyłu wygląda. Crysis jak Crysis. Dobra giereczka, dobra strzelanka. Tutaj macie jeszcze w środku pokazane, to wygląda. Instrukcję jeszcze wam pokażę. Tutaj nie będę wam pokazywał, bo tu jeszcze. Albo zaraz wam pokażę. Instrukcja pierwszego Crysisa. No, wymagania były nawet mocne wtedy. Bo to tam do mnie Intel Core 2 Duo chyba się składało, tak? Procesor, dysk. Dwa gigaherce, to tam niedużo. Jednak nie. No i CryEngine 2 robiona jest ta gra. No i co, no, wchodzimy takim ala robotem śmiesznym, przebranym jakby, ale można to nazwać tak lepsza wersja takiego robokopa, można powiedzieć. To tutaj walczymy z obcymi i z ludźmi oczywiście. O, takie mamy pukawki wszystkie. Są pokazane. Dobra. O, nie wszystkie. Tutaj jeszcze reszta jest. Z początkowych. O, aha. A tu jeszcze kodę wam pokażę. Do wpisania od razu. Dobra. I jeszcze chciałem pokazać. Ale zestaw mają tutaj śmieszny. Dla graczy. Od razu, że tam z klawiaturą i coś tam. Z głośnikami od razu w komplecie. O, tutaj jeszcze nawet Crysisa myszka stara jakaś tamten. Jakaś promocja czy coś takiego. Nie wiem co to jest, kurczę, ale było to w tej grze. Tę grę pożyczył mi taką znajomy mojego brata ogólnie, Seba. Także Seba, pozdrawiam cię, dzięki za tą giereczkę. Ogólnie przeszedłem całą. No, w następnym odcinku będziemy się już zajmowali dodatkiem, czyli Crysis Warhammer. Także Warhead, sorry. Dobra. Także co, do jutra. Elo, cześć.